Poseł Braun był nieco tolerowany przez obecne władze Sejmu. I była też wspierana Konfederacja, no ona ma przedstawiciela w prezydium, my nie. Ale można powiedzieć, że był używany, no przecież ten atak na marszałek Witek był z całą pewnością uzgodniony. To było widać gołym okiem. I to jest sprawa pierwsza, ale jest też sprawa szersza. Od kilkunastu lat, od tego przemówienia Tuska o moherowych beretach, w Polsce niszczy się podstawy kultury demokratycznej, kultury w ogóle, choćby kultury języka, niszczy się podstawy naszej cywilizacji. I takie zachowania są po prostu elementem tego procesu, który w tej chwili trwa, w ramach którego to wszystko się zawala. To jest w interesie pewnych sił, a obecna koalicja te siły często być może nawet nieświadomie reprezentuje. To oczywiście czołówka dobrze wie, o co chodzi, natomiast ci inni być może nie wiedzą, nie rozumieją tego, no ale mieliśmy tutaj tego efekt. No a poza tym jest sprawa no, wyjątkowo wręcz nieudanego wyboru marszałka Sejmu. Obecny marszałek jest showmanem, ale Sejm to nie show. On bez przerwy urządza sobie show w Sejmie. No i to też prowadzi do rozprężenia i do tego skutku. Panie premierze, jeszcze jedna kwestia. Czy poprzecie wniosek o odsunięcie pana Bosaka z prezydium Sejmu? Poprzemy ten wniosek, ale przede wszystkim teraz, czy za jakiś czas niedługi, złożymy także wniosek, bez względu na jego szansę o odwołanie marszałka Hołowni, bo to jest po prostu skandal, żeby ktoś taki był marszałkiem Sejmu, żeby cały ten normalny porządek pracy parlamentarnej był w ten sposób zakłócony.